Dzień dobry Państwu, nie magister Wojciech Zarzycki. Ja będę kandydował z Kongresu Nowej Prawicy. Chcę przyciągnąć wyborców, aby głosowali na nas po prostu prawdą, dlatego że jak Józef Mackiewicz, taki znany polski emigracyjny pisarz, mówił, nie ma nic ciekawszego niż prawda. Więc my będziemy mówili prawdę o gospodarce, o stanie gospodarki Polski, o stanie społeczeństwa w Polsce, no, bardzo, bardzo złym, takim ogólnym sytuacji. Przepraszam, jeszcze raz zapytajcie. No, pan wygnie. Dobrze. Dzień dobry Państwu, Wojciech Zarzycki. Ja będę kandydował z Kongresu Nowej Prawicy. Pan pytał, czym chcę przeciągnąć wyborców, aby na nas głosowali. No przede wszystkim mówienie prawdy, dlatego że nasz kraj znajduje się w bardzo złej sytuacji gospodarczej, jest ogromnie zadłużony. Nasze społeczeństwo jest zubożone i bardzo rozbite. My chcemy to zmienić. My chcemy to zmienić nie jakimiś drobnymi reformami, korektami, tylko radykalną zmianą systemu. Po prostu my chcemy, żeby gospodarka była normalnie, czyli na zasadach prywatnych. To znaczy my chcemy, żeby cała gospodarka była prywatna, my chcemy, żeby prywatne było szkolnictwo, my chcemy, żeby prywatna była służba zdrowia. I jeżeli tak się stanie, to ludzie nie będą płacić tak ogromnych podatków, jakie są w tej chwili. My chcemy na przykład zlikwidować zupełnie podatki dochodowe, czyli podatki PIT, czyli my chcemy, żeby pieniądze, które obywatel zarobi, zostawały w jego kieszeni i żeby on sobie z tych pieniędzy sam mógł utrzymywać siebie i swoją rodzinę, czyli po prostu, żeby był niezależny w tym sensie od państwa. My nie chcemy darmowy ze strony państwa, które najpierw pieniądze zabiera obywatelowi, a potem łaskawie coś tam daje, jakieś odpłaty rzuca. My chcemy, żeby człowiek zarobił swoje pieniądze i z tych swoich pieniędzy mógł utrzymywać siebie i swoją rodzinę. Trzeba na miejsce tutaj wróżyć jakoś. Ja liczę na wynik jak najlepszy. Wiadomo, że ten wynik nie może być jakiś ogromny, dlatego że nie mamy dostępu do mediów. Media się nami mało interesują, jest tak troszkę blokada, jeśli chodzi o te media ogólnopolskie. Ale dzięki internetowi, dzięki takiej pracy u podstaw, że przekonujemy ludzi tak bezpośrednio, od domu do domu, na ulicy, poprzez strony internetowe, na przykład ja mam taką swoją stronę magister.pl, na której przekonuję ludzi do naszego programu, to liczymy na wynik bardzo dobrze. Naprawdę jest na to szansa, dlatego że jak zbierałem podpisy, to widać po ludziach, po ich reakcjach, że są bardzo do nas nastawieni życzliwie, zwłaszcza ludzie młodzi. Ludzie młodzi, którzy korzystają z internetu. Ludzie, którzy wchodzą na strony internetowe, oni znają program pana Janusza Korwin-Mikke i oni wiedzą, że on od wielu lat głosi to samo, że trzeba po prostu ten nasz ustrój socjalistyczny w dalszym ciągu obalić i prowadzić normalny, kapitalistyczny ustrój w naszym państwie. Czy pan w takim razie przed wyborami się mamy, że praktycznie to mniejsza partia nie ma planu, to zresztą się naszego momentu, jakimi dwoma siedzą po zakresie, dwie gminy. Ja bym pan przekonał, wybory się po prostu mamy na płacie. Po prostu przekonywałbym, mówiąc im, żeby nie marnowali głosu, oddając na swój głos na partię tzw. bandy czworga, czyli na PO, PiS, PSL i SLD, dlatego że to są partie tego establishmentu, tego reżimu, który rządzi w naszym państwie i one się niczym w zasadzie od siebie nie różnią. To są takie drobne różnice kosmetyczne. Oni często pozorują walkę między sobą, a naprawdę państwo wiedzą dobrze, wyborcy, że od 20 paru lat w naszym państwie się nic prawie nie zmienia, że czy rządzi PO, czy PSL, czy PiS, czy SLD, to sytuacja jest taka sama mniej więcej. My chcemy radykalnych zmian, my chcemy, żeby było zupełnie inaczej, my chcemy, żeby było normalnie. Normalnie to znaczy, żeby człowiek mógł normalnie, spokojnie sobie zarobić pieniądze, żeby nie musiał się pytać urzędników o zgodę na jakąkolwiek działalność, żeby mógł postawić tankę bez pytania o zgodę wielu urzędników, żeby mógł otworzyć jakąś firmę też bez zadania sobie głowy jakimiś tam ze zgodami, koncesjami i tak dalej, żeby pieniądze, które zarobi, zostawały w jego kieszeni, minus to, że zapłaci na wojsko, na policję, którym my damy więcej pieniędzy, o połowę więcej, żeby to były silne instytucje i wojsko i policję. Muszą być jakieś sądy oczywiście, natomiast cała reszta, no musi być oczywiście jakaś służba zagraniczna, natomiast cała reszta będzie leżała w rękach obywateli, w ich prywatnej działalności. Prywatne będą szkoły, prywatne będą szpitale i wtedy, jeżeli ktoś będzie swoimi pieniędzmi płacił za nauczyciela, za lekarza, to ten lekarz, ten nauczyciel będzie odpowiedzialny przed tym pacjentem, przed tym rodzicem i wtedy on będzie lepiej pracował, tak mówiąc. A ponadto ten podatnik, który z własnych pieniędzy opłaci po prostu te usługi, będzie miał wpływ na to, jaka będzie szkoła, jaki będzie szpital. To nie będzie uzależnione od takich urzędników, którzy są gdzieś tam w Warszawie i
często nie znają realiów danego miasta czy miasteczka, a ponadto im na to nie zależy, dlatego że oni pensje biorą nie z tego, że dobrze wykonują swoje obowiązki, tylko dlatego, że tam się dostali na te stopnie. Tylko mówiąc, pan Janusz Kartonimkę to mówił kiedyś w ten sposób, że nie sztuka jest wymienić świnie czy korycie, tylko sztuka jest zlikwidować koryto i my chcemy to koryto zlikwidować. My chcemy, żeby urzędników w Polsce było nie 500 tysięcy, tak jak obecnie, tylko żeby było 500. Natomiast żeby kraj się rozwijał, tak jak rozwijały się kiedyś kraje, które miały niewiele urzędników, miały prosty system po prostu prawny i polityczny. Nie ma nic. Nie ma nic. Będzie coś z tego dobrego?